Roni to kolejny podopieczny chorzowskiego schroniska. Niestety w tym miejscu zupełnie nie potrafi się odnaleźć. Tym razem mamy Roniego. Roni to piesek też starszy. Niestety lata świetności ma już za sobą. Jest to piesek, który trafił z ulicy. Właściciel się po niego nie zgłosił, nie odbierał telefonów, mimo że piesek był zaczipowany, więc został skrzywdzony przez swojego właściciela. Roni nie radzi sobie w schronisku. Ma długotrwałe zapalenie pęcherza moczowego. No nie ma warunków, żeby go podleczyć, ponieważ no jest na wybiegu, jest na zewnątrz. W końcu. Bardzo proszę o spokojny dom dla Roniego. Roni jest to piesek z charakterem. Na pewno nie nadaje się do małych dzieci. On ma też swoje przyzwyczajenia, więc tutaj bardzo spokojny, zrównoważony właściciel, bardzo, bardzo poszukiwany. Roni jest naprawdę wspaniałym pieskiem. Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Nie oddala się od wolontariusza, kiedy jest na spacerach. Naprawdę piesek, który ma bardzo, bardzo wielkie serduszko. Niestety zranione przez swojego byłego właściciela. Bardzo proszę do Państwa o apel, żeby takiego pieska przed zimą zabrać, żeby już nie musiał w tym zimnym końcu spędzać zimy. Wszystkich zainteresowanych adopcją Roniego prosimy o kontakt z chorzowskim schroniskiem.